Witam bardzo serdecznie. W tym materiale będę chciał Ci pokazać, jak możesz testować komponenty React z użyciem Jesta oraz React Testing Library. Jeżeli nie masz pojęcia, czym jest Jest, czyli narzędzie, które będziemy dzisiaj używać do odpalania naszych testów, to zachęcam Cię, żebyś zobaczyła poprzednie filmy, które nagrałem na ten temat. Tam staram się wytłumaczyć, czym jest Jest, jakie problemy on rozwiązuje. Natomiast w dzisiejszym filmiku zajmiemy się już stricte testowaniem jednostkowym komponentów React. No dobra, więc myślę, że nie ma co przedłużać. Teraz pokrótce postaram się Wam pokazać, jaki w ogóle komponent będziemy dziś testować. Jest to komponent, który pozwala nam przekonwertować złotówki na kilka różnych popularnych walut. Czyli mamy na przykład 12 zł i możemy sobie je przeliczyć na koronę norweską albo inną walutę, którą możecie sobie wybrać w tym selekcie. Średnie kursy są pobierane z zewnętrznego serwisu. Korzystamy tutaj z NBP, więc NBP nam zwraca tutaj różne takie najpopularniejsze waluty, które później zapisujemy sobie w wewnętrznym stanie naszego komponentu. Tutaj, jak widzicie, operujemy sobie use effectami i mamy też jakby reakcje na różne sytuacje, które mogą zajść w naszym komponencie. Czyli na przykład, jeżeli ktoś źle skorzysta z naszego formularza i na przykład będzie chciał skonwertować sobie minus 12 zł na koronę norweską, no to oczywiście nie chcemy tego obsłużyć, nie chcemy wyświetlać jakichś śmieci, chcemy tylko i wyłącznie wyświetlać prawidłowe informacje i tutaj w skrócie ten kod właśnie to robi, czyli parsujemy sobie te wpisane wartości, przeliczamy je i na końcu formatujemy z użyciem toLocal string. Więc myślę, że ten komponent może Wam już nieco tutaj podpowiedzieć, że będziemy po prostu testowali różne zachowania tego komponentu, czyli na przykład jeżeli użytkownik poda w tym polu PLN jakąś dziwną wartość, no to będziemy chcieli po prostu sprawdzić, czy nasz komponent się zachowuje prawidłowo, tak? Czyli później będziemy też sprawdzać, czy na przykład jeżeli ktoś wprowadzi jakieś błędne znaki, no to czy użytkownik w dalszym ciągu jest w stanie korzystać z naszego komponentu. Później na przykład co się dzieje, kiedy pole jest całkowicie puste, jak nasza aplikacja się zachowuje i czy na przykład jest możliwe przeliczenie 10 zł na kilka różnych walut po kolei. Więc to są wszystkie te scenariusze, które będziemy testować. W dzisiejszym odcinku myślę, że nie zdążymy przetestować wszystkiego, bo jest to taki mocno wprowadzający odcinek. Zależy mi na tym, żeby po prostu pokazać Wam, czym są testy jednostkowe i jak możemy je wpisać w kontekście komponentów React. I tutaj dosyć ważna uwaga, że nie robimy tutaj testów end-to-end, czyli w naszych testach nie będziemy korzystać z prawdziwej przeglądarki internetowej, ale będziemy korzystać z React Testing Library, czyli takiej biblioteki, która pozwala zasymulować to, jak mniej więcej zachowuje się przeglądarka z naszym kodem React, więc te wszystkie komponenty będziemy renderować tak naprawdę wewnątrz pamięci, wewnątrz kodu Jest. Tutaj oczywiście ten kod, który tutaj widzicie, może nie jest idealny, może ten komponent nie jest super hiper, ale jakby jest on tutaj zrobiony na potrzeby edukacyjne. Więc zanim przystąpimy do testowania, no to bardzo ważne jest, żebyście zainstalowali sobie testing library / Jest DOM oraz testing library / React. I to są dwie biblioteki, które dzisiaj będziemy używać wspólnie z Jestem. Te biblioteki wystawiają nam szereg funkcji, które pozwalają właśnie symulować renderowanie komponentu w naszym kodzie. Czyli tak naprawdę mamy kod, który testuje i on jest odpalany przez Jesta, a wewnątrz w Jeście jesteśmy w stanie symulować renderowanie komponentów w taki sposób, że zyskujemy takie funkcje pomocnicze, które na przykład pozwolą nam robić takie operacje jak wprowadzanie
tekstu, klikania i tak dalej. Więc najpierw dodamy sobie plik, który nazwiemy tak samo jak component.test.js. Oczywiście w Jeście możecie wprowadzać sobie testy na kilka różnych sposobów. Możecie utworzyć na przykład folder podkreślenie tests i tam wpakować te testy. Jest też to wszystko wykryje. Natomiast ja dzisiaj, żeby jakoś zbędnie tutaj nie komplikować, to po prostu użyję tej samej nazwy pliku, tylko dodam po prostu tutaj przyrostek test. Dzięki temu Jest wykryje ten test, rym, a my dodatkowo też w swoim drzewku plików z lewej strony rozpoznamy, co jest testem, a co nie. Tu ten projekt stworzyłem z użyciem Create React App, więc jestem w stanie używać polecenia yarn run test, które obserwuje cały nasz projekt i szuka w nim testów i próbuje je odpalić z użyciem Jesta. Jak widzicie, mamy tutaj pierwszy błąd, który staram się właśnie teraz naprawić i ten błąd polega na tym, że nie mamy po prostu żadnego testu, tak? Odpaliliśmy testy, ale nie mamy żadnego testu, więc teraz postaramy się to czym prędzej naprawić. Napiszemy na początek bardzo prosty scenariusz, w którym po prostu sprawdzimy, czy jesteśmy w stanie wyrenderować nasz komponent i tutaj w zasadzie składnia jest analogiczna, tak jak w każdym innym teście w Jest. Jeżeli teraz do końca nie wiesz, dlaczego napisałem tu test i co to znaczy test renders component, no to zachęcam Cię do zobaczenia paru moich ostatnich filmików, gdzie bardziej szczegółowo omawiałem sam fakt, czym jest Jest i do czego on służy. Więc teraz zaciągniemy sobie funkcję render z biblioteki testing library i dzięki tej funkcji render będziemy w stanie renderować nasze komponenty, które będziemy chcieli testować. I oczywiście, jeżeli chcemy wyrenderować komponent, no to musimy go zaimportować, ponieważ Jest jakby zasymulować zrobienie tego komponentu, wyrysowanie go, no to oczywiście musi mieć dostęp do jego kodu, więc też musimy go sobie zaimportować. I teraz odpalimy sobie może jeszcze z prawej strony nasz komponent, tak żeby móc na niego zerkać i możemy dalej przystępować do pisania naszego testu. Więc na początek na pewno będziemy chcieli sobie po prostu wyrenderować ten komponent, no bo jeżeli chcemy napisać jakieś asercje, jeżeli chcemy zasymulować jakieś sytuacje, jeżeli chcemy sprawdzić, co ten komponent nam przerysuje, no to oczywiście trzeba go wyrenderować, a wyrenderowanie zwraca nam szereg takich różnych funkcji pomocniczych, dzięki którym możemy się dobierać do testowanego komponentu. Oczywiście tutaj komponent jest prosty, nie mamy żadnych propsów, ale wewnątrz testów jak najbardziej, gdyby była taka konieczność w tej linijce, gdzie mamy render currency kalkulator, moglibyśmy przekazać jakieś konkretne propsy. Natomiast teraz my zrobimy sobie bardzo prosty test i sprawdzimy, czy wyświetla się wartość please specify value, która powinna się wyświetlić po wyrenderowaniu naszego komponentu. Więc tutaj jak widzicie mamy helper getByText, mamy też inne helpery, które pokażę później i tutaj też mamy jakby taki helper to be in document, który pozwala nam asertować, czy ten wyrenderowany komponent faktycznie posiada jakiś tekst. I to jest dosyć często stosowana technika, bo chcemy sprawdzać, czy nasz komponent się prawidłowo zachowuje, czyli na przykład możemy sprawdzić, czy się wyświetlił jakiś błąd, czy na przykład jakieś dane, które zostały pobrane z API, czy faktycznie zostały one pobrane i to wszystko możemy sobie zasertować z użyciem funkcji getByText. No i zobaczymy, czy ten test nam teraz zadziała. Zapisujemy plik i powinny nam się automatycznie w tle wykonać testy.
Natomiast, o, to jest jeszcze ważna rzecz, że musimy jakby zaimportować oczywiście ten matcher to be in document, ponieważ to nie jest wbudowany w Jest matcher, tylko trzeba go właśnie z tej biblioteki Jest DOM zaimportować. Tu mamy jeszcze jeden błąd, drobna literówka, to be in the document. I teraz myślę, że powinno grać i widzicie na ekranie, że nasz test faktycznie przeszedł. Czyli tak naprawdę nasz komponent został wyrenderowany i jesteśmy w stanie jakby zczytać, że faktycznie w tym komponencie znajduje się tekst please specify value. Teraz zrobimy nieco bardziej zaawansowaną rzecz. Teraz pokażę Wam, jak możemy sobie odpalać jakieś eventy, ponieważ no, nasz komponent, jeżeli go sobie wyświetlimy w przeglądarce, no to w momencie, gdy wpisujemy coś w input, czyli na przykład te 12 złotych i chcemy to przeliczyć na koronę norweską, no to tak naprawdę w tle jest nic innego jak po prostu wywoływany event na tym inputcie. I teraz spróbujemy sobie zrobić to samo, tylko że tutaj już widzicie, że skorzystamy z nieco innego helpera, który nam pozwoli uzyskać dostęp do inputu. I tutaj mam input, który ma aria label pln input i teraz będę mógł użyć sobie ten helper po to, żeby mieć jakby uchwyt do tego pola, do tego inputu, bo będzie mi on potrzebny do tego, by zasymulować wpisanie coś w to w pole, prawda? Bo jednak jak testujemy ręcznie w przeglądarce, no to musimy wykonać czynność wpisania czegoś do danego pola, a tutaj nie będziemy robić tego ręcznie, tylko napiszemy sobie programik, który po prostu nam to zrobi. I tutaj mamy fire event. Fire event jest to funkcja pochodząca z testing library React. Widzicie w imporcie na samej górze, że mamy tam tą funkcję i ona przyjmuje przede wszystkim jako pierwszy parametr input, czyli ten uchwyt, o którym przed chwilką mówiłem, i ten uchwyt jakby przekazujemy do tej funkcji i przekazujemy w dalszym ciągu parametry, które chcemy jakby wrzucić po wykonaniu tego eventa przez nasz kod. Więc ten fire event change spowoduje zmianę tego inputu i wprowadzenie do niego wartości 122. Czyli wprowadzimy sobie tam wartość 122 i zobaczymy, co się wydarzy w naszym tutaj teraz kodzie. Więc żeby teraz jakby zobaczyć, czy faktycznie to działa, no to wrzucimy sobie dodatkowo helper getByText i spróbujemy jakby odpytać nasz komponent po tekst, w którym po prostu sprawdzimy, czy w tym naszym komponencie zostało prawidłowo przeliczone wartość 122 na faktycznie 28,50 euro. Więc mamy ten text node i teraz spróbujemy sobie go zasertować znowu w ten sam sposób, co poprzednio. No i widzicie, że tutaj wydarzyło się coś złego. Tak naprawdę nie został znaleziony ten tekst wewnątrz naszego komponentu, ponieważ ten komponent nie zdążył się tak naprawdę przerysować, ponieważ pamiętajcie o tym, że za każdym razem, gdy zachodzi jakaś zmiana w komponencie React, to React w inteligentny sposób dokonuje przerysowania tego komponentu. I teraz jeżeli robimy jakieś operacje, takie jak na przykład odpalanie jakichś eventów czy wprowadzanie jakichś zmian, to wewnątrz naszego testu musimy zaczekać na wprowadzenie tych zmian w naszym komponencie. I tu przychodzi nam z pomocą wait for element. Jest to funkcja, która pozwala nam po prostu zaczekać na przerysowanie naszego komponentu. I teraz pokażę Wam z użyciem funkcji debug, jak to do końca działa. I teraz w momencie, gdy mamy po prostu wyrenderowany nasz komponent, to możemy sobie odpalić zawsze funkcję debug, która po prostu zrzuci nam aktualny kod naszego komponentu. To jest mega przydatna opcja, zwłaszcza przy bardziej zaawansowanych komponentach. I widzicie, że w pierwszej wersji nie mamy jeszcze tych walut,
A w kolejnej wersji, kiedy zrobimy wait for element, no to widzicie, że już po pierwsze mamy pobrany cały zestaw naszych walut, a po drugie mamy już przeliczony tekst, ponieważ jakby odpaliliśmy konkretny event na tym polu. I to jest bardzo ważne, żeby pamiętać o tym, że trzeba zaczekać na przerysowanie naszego komponentu i do tego wait for element idealnie się nadaje. To wszystko, co chciałem Wam dzisiaj powiedzieć. Ten odcinek miał być nieco wprowadzający do tematu, więc nie chciałem tutaj poruszyć 20 rzeczy na raz. Oczywiście ten test, który tu mamy, nie jest jeszcze idealny, ponieważ musimy dodać jeszcze scenariusze takie, że po prostu z NBP nam nic nie zostanie zwrócone albo zostanie nam zwrócone coś nie tak, więc tym zajmiemy się w kolejnym odcinku, a tymczasem pozdrawiam Cię serdecznie i życzę Ci udanej nauki testowania komponentów React. Trzymajcie się, cześć!